Witam Państwa bardzo serdecznie. Gabriel Maciejewski. Spotykamy się dzisiaj w okolicznościach innych niż zwykle, proszę Państwa. Spotykamy się w miejscu zupełnie niezwykłym, w zamku Karpniki, po niemiecku Schloss Fischbach, letniej rezydencji rodziny Hohenzollern. Zamek mieści się w kotlinie jeleniogórskiej, nieopodal miasta. Ale na tyle jest położony dyskretnie, że tego w ogóle ani nie widać, ani nie słychać. Dookoła góry, a my znajdujemy się, naszym gościem jest profesor Grzegorz Kucharczyk, a my znajdujemy się w komnacie, w której czas spędzali władcy Prus i cesarze Niemiec dawno, dawno temu. Mamy tutaj ich portrety, za nami portret cesarza Wilhelma II. Przed nami, Państwo tego nie widzą, ale potem Państwo zobaczą, portret cesarza Wilhelma I. Spotykamy się dzisiaj w tych niezwykłych okolicznościach, w tym bardzo pięknym obiekcie oddanym do użytku zwiedzającym turystom, mieści się tutaj hotel. Po to, proszę Państwa, żeby jeszcze raz porozmawiać o książce profesora Grzegorza Kucharczyka pod tytułem Hohenzollernowie. To jest jedna z takich moich obsesji, ta książka, dlatego że uważam nigdy dosyć pisania o rodzinie Hohenzollern, nigdy dosyć dyskusji na ten temat i nigdy dosyć wymieniania uwag. Rozmawialiśmy już raz o tej książce, teraz mamy dodruk. Wydawnictwo poznańskie było na tyle uprzejme, że dodrukowano nakład tej książki i będziemy dzisiaj rozmawiać też o niej, ale o trochę innych postaciach, innych miejscach, innych okolicznościach. Ponieważ znajdujemy się w miejscu, w którym wiszą portrety dwóch cesarzy niemieckich, a pomiędzy nimi mamy jeszcze trzeciego cesarza, którego portretu tutaj nie ma, chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie porozmawiali o tych postaciach. O Wilhelmie I, o Fryderyku III, którego tutaj nie widzimy, i o Wilhelmie II. I żebyśmy zaczęli od tego, czego Państwo nie widzą, żebyśmy zaczęli od cesarza Wilhelma I, zwanego księciem Kartaczy. Tak. W czasach swojej młodości. Dlaczego? Cesarz Wilhelm I rzeczywiście w pewnym okresie był nazywany księciem Kartaczy i bynajmniej nie było to określenie, które miało uwypuklać jego męstwo bitewne, tylko raczej bardzo pejoratywne określenie, które służyło ilustracji takiej krwiożerczości tego księcia. Chodzi o okres Wiosny Ludów, kiedy wydawało się niektórym, że monarchia Hohenzollernów drży w posadach. I król wówczas panujący, a brat późniejszego Wilhelma I, król Fryderyk Wilhelm IV, poszedł na ustępstwa wobec tak zwanego ludu walczącego o wolność na barykadach w Berlinie. To tak zwane wydarzenia marcowe, nie mieli 1968, to był marzec 1848 roku. I jednym z tych przedstawicieli tak zwanej frakcji twardej, czy dzisiaj byśmy powiedzieli frakcji Jastrzębi, a więc ludzi, którzy w najbliższym otoczeniu panującego króla namawiali go raczej, żeby nie ustępować, tylko twardo rozprawić się z demonstrantami, był ówczesny, jak mówiono, Prince von Preußen, czyli książę pruski, de facto następca tronu, bo Fryderyk Wilhelm IV był bezdzietny, późniejszy właśnie cesarz Wilhelm I, który namawiał swojego brata, żeby użyć takiego argumentu perswazji w postaci Kartaczy, żeby demonstrantów w Berlinie przekonać jednak, że próżne ich nadzieje na konstytucyjny ustrój w monarchii pruskiej. Stąd też szybko w prasie liberalnej zaczęło kursować twierdzenie, czy takie powiedzenie o Wilhelmie, księciu Wilhelmie jako księciu Kartaczy. Sytuacja była na tyle niebezpieczna, że książę Wilhelm musiał bardzo szybko po marcu 1848 roku wyjechać, właściwie można powiedzieć wyemigrować do Anglii. Ale czyli nie strzelał? Nie strzelał, ale miał taką wolę. Miał taką wolę, ale to jednak to prasa liberalna jednak troszeczkę przesadziła i rozdmuchała sytuację. No, miał wolę strzelania, ale jednakowoż nie strzelał. To jest tak z tymi Hohenzollernami, że mamy groźną legendę, groźną propagandę, a kiedy się im przyjrzymy bliżej, to okazuje się, że ten nie strzelał, tamten nie był militarystą, a Bismarck nie służył w wojsku. Więc... Ale ciągle był na portretach w mundurze. Wróćmy do Wiosny Ludów, ponieważ w czasie Wiosny Ludów ważyło się, jaki będzie los monarchii, czy ona pójdzie drogą konstytucyjną, czy nie. W końcu poszła drogą konstytucyjną, ale bynajmniej nie dzięki rewolucjonistom, nie dzięki socjaldemokracji, ale dzięki Hohenzollernom.
No tak, no bo konstytucja z grudnia 1848 roku to była tak zwana oktrojowana konstytucja, czyli z góry nadana przez właśnie wówczas panującego króla Fryderyka Wilhelma IV. Ona potem została zatwierdzona przez Parlament Pruski w 1850 roku, właściwie bez większych zmian. I z tym tak zwanym cenzusem, prawem cenzusowym wyborczym, tak zwanym trójklasowym, który obowiązywał w Prusach aż do 1918 roku, stanowiły takie fundamenty ustrojowe monarchii pruskiej aż do końca jej istnienia do 1918 roku. No, można sobie zadać pytanie, co się stało takiego, że rewolucja Wiosny Ludów w Prusach nie zwyciężyła? No, dlatego przede wszystkim, że rewolucja w Prusach już się dokonała wcześniej. Chodzi o taką kroczącą, trzeba by powiedzieć, rewolucję, bo taki charakter miało dokonujące się po 1815 roku w Prusach pod patronatem monarchii, wówczas już jeszcze panującego króla Fryderyka Wilhelma III, uwłaszczenie chłopów na wsi. To było wydarzenie, czy ciąg wydarzeń o fundamentalnym znaczeniu, no bo uwłaszczenie chłopów, czy model zwłaszcza tego uwłaszczenia, który był realizowany w ciągu kolejnych edyktów królewskich wydawanych po 1816 roku, promował, jak marksiści pisali, tak zwaną taki kapitalistyczny rozwój rolnictwa. Krótko mówiąc, chodziło o wytworzenie sieci ekonomicznie wydajnych gospodarstw rolnych, nie gwałcąc tej zasady wielkiej własności ziemskiej, co spowodowało, a zważywszy, że ten proces był rozłożony mniej więcej na 30 lat, że to rzeczywiście zagrało. To był pewien taki organiczny wzrost, a zważywszy też na to, że większość ludzi mieszkało na wsi wtedy w Prusach, to mniej więcej do ostatniej ćwierci XIX wieku. No więc mamy do czynienia rzeczywiście z takim procesem rozłożonym na lata, ale właściwie o charakterze rewolucyjnym, ponieważ zmienia się cała struktura społeczna i gospodarcza Prus. Więc te Prusy, które wchodzą w rewolucję Wiosny Ludów w 1848 roku, one de facto już przeszły tą zasadniczą rewolucję pod patronatem monarchii. W momencie, kiedy następują demonstracje radykałów, nie tyle liberałów, co radykałów w marcu 1848 roku w Berlinie, to niezachwiane są te filary monarchii, to znaczy aparat urzędniczy, wojsko, a społeczeństwo już właściwie jest rewolucją nasycone przed rewolucją. No właśnie, czyli wygląda na to, że rodzina panująca to pierwsi w kraju rewolucjoniści, natomiast radykałowie to ludzie, którzy chcą zjeść owoce rewolucji, czyli jakby wyrwać z rąk rodziny panującej i skonsumować do spółki z kimś być może, a być może sami. Albo tacy, co dopiero uważali, że trzeba zasadzić tą roślinkę, która po iluś latach wyda owoce, o których mowa. No tak. Ale ta roślinka już dawno była zasadzona i owoce już były zbierane. No ale to jest taki bardzo, bardzo znamienny przykład tego, co Chesterton napisał, że są ludzie, którzy wielbią intelekt i są ludzie, którzy jego używają. No właśnie. Jeszcze jeden postulat był na sztandarach rewolucji Wiosny Ludów. Zjednoczenie Niemiec. To też jest ciekawe, bo rewolucja rościła sobie prawo do tego, żeby tą drogą konstytucyjną zjednoczyć Niemcy, a Niemcy zjednoczył Bismarck. Krwią i żelazem. Bismarck, który był kreaturą, wynalazkiem obecnego tutaj z nami na portrecie cesarza Wilhelma I. W jakich okolicznościach doszło do tego, że wykreowano Bismarcka, który nie był ani popularny w Prusach i w Niemczech, ani specjalnie sympatyczny? Tak, tak. No. Fryderyk Wilhelm IV, ten przywoływany starszy brat Wilhelma I, kiedy mu polecano krótko po Wiośnie Ludów Ottona von Bismarcka jako premiera, to podobno powiedział wszyscy, tylko nie on. Więc to rzeczywiście była postać, jak to dzisiaj się ładnie określa, kontrowersyjna, wywodząca się ze starej junkierskiej rodziny, z dzisiejszego Pomorza Środkowego, tam były te majątki Kielc i Schönhausen, te rodowe z Brandenburgii oczywiście. Podobno Bismarck mawiał, że Hohenzollernowie to są właściwie parweniusze, ponieważ moja rodzina w Brandenburgii była już znacznie wcześniej, nim oni przyszli na początku XV wieku, ale tego już nie zweryfikujemy. Natomiast rzeczywiście Bismarck zaczyna robić karierę polityczną w okresie Wiosny Ludów. On jest jednym z deputowanych tej frakcji konserwatywnej w parlamencie frankfurskim, czyli w tej konstytuancie, która ogólnoniemieckiej, która miała nadać oczywiście liberalną i demokratyczną konstytucję
dla Niemiec, a jak wiemy, w parlamencie frankfurckim raczej zwyciężyła zasada tak zwanego zdrowego egoizmu narodowego, którą proklamowali liberałowie, co oczywiście zbliżyło młodego, konserwatywnego deputowanego Bismarcka do tego środowiska, bo mógł się przekonać, że właściwie ci liberałowie to poza frazeologią to niewiele się różnią od nas. No właśnie. Potem jego kariera nabrała rozpędu, kiedy Fryderyk Wilhelm IV powiedział nie, jego w Berlinie nie, więc został wysłannikiem czy przedstawicielem Prus przy Związku Niemieckim. To jest takie ciało polityczne, które miało pomóc Austrii utrzymywać Niemcy w stanie rozdrobnienia politycznego, tak zwany Deutsche Bund. Mhm. On miał siedzibę we Frankfurcie nad Menem i tam wysłannikiem był Bismarck. A na początku lat 60., co już jest rzeczywiście wyrazem jego wzrastającej pozycji właśnie już w otoczeniu Wilhelma I, to jest objęcie przez Bismarcka ważnych funkcji dyplomatycznych, bo jest ambasadorem Prus i w Petersburgu, i w Paryżu. Z Paryża został wezwany w trybie nagłym do Berlina przez generała feldmarszałka, właściwie Albrechta von Rona, który napisał Periculum in mora, niech pan szybko wraca, jest pan potrzebny w Berlinie. I wtedy panujący król Wilhelm I wezwał go do pełnienia urzędu premiera, to był wrzesień 1862 roku, ale od 4 lat Wilhelm jest de facto panującym, ponieważ od 1858 roku sprawuje regencję w Prusach, ponieważ Fryderyk Wilhelm IV postradał zmysły, cierpiał na chorobę psychiczną i w związku z tym rządy w państwie przejął jego brat, ten właśnie niedawno jeszcze nazywany w prasie liberalnej księciem Kartaczy, a właśnie, jak to łaska liberałów na pstrym koniu jeździ, ponieważ na początku lat 60. XIX wieku to właśnie niedawny książę Kartaczy jest ostatnią nadzieją obozu liberalnego na to, żeby wreszcie przeprowadzić w Prusach reformy liberalne i mówi się o nowej erze, tak, która wtedy się rozpoczyna, a ją firmuje właśnie ten człowiek, który jeszcze do niedawna przez światłe środowiska liberalne w Prusach był uważany za główne zagrożenie nie tylko dla porządku liberalnego, ale w ogóle dla porządku w Prusach. I dla życia obywateli. Myślę, że nie ma co przyglądać się postaciom historycznym poprzez pryzmat liberalnych gazet, albo trzeba to dzielić przez 2, albo może nawet przez 6, no bo jest piękny wątek w pańskiej książce rozwinięty. No, wrażliwości cesarza, on może nie wygląda na przesadnie delikatnego człowieka, ale się zakochał nieszczęśliwie. Nie pozwolono mu się ożenić. Narzeczona zmarła na gruźlicę. Zmuszony do ożenku z rozsądku, steroryzowany przez żonę, sam przez to terroryzujący otoczenie. No ileż tam było ciśnień na tego biednego człowieka działało, a do tego jeszcze Bismarck, prawda? Który wywołał mu 2 wojny i zjednoczył mu Niemcy, a do tego nie pozwolił mu podejmować różnych ważnych decyzji. Mało tego, jeszcze Bismarck zmusił go, a skarżył się na to Wilhelm I w listach do żony na początku 1871 roku, że ten niedobry Bismarck zmusza mnie do przyjęcia jakiegoś dziwnego tytułu cesarza niemieckiego. Tak, właśnie. No. Ponieważ nigdy czegoś takiego nie było w historii. Był cesarz rzymski narodu niemieckiego, no, król Prus. To są tytuły jakieś obrośnięte tradycją, a teraz on mi każe jakiś przyjąć tytuł cesarz niemiecki. Co to jest? Czuję się zdegradowany. No ale grozi mi dymisją. Grozi, że złoży dymisję i wtedy z kim ja będę rządził, więc trudno, muszę przyjąć ten tytuł. I rzeczywiście no, ta korespondencja jest zachowana i Wilhelm I po wielkich oporach, gdzie rzeczywiście książę Bismarck musiał zagrozić swoją dymisją, a Bismarck był człowiekiem wylewnym, więc wylewał też łzy. To jest też ciekawa strona biografii Bismarcka. Tak, histerycznie się zachowywał. Zresztą umiejętnie sterował tymi napadami, a to wściekłości, a to właśnie histerii. No, ale efekt był taki, że 18 stycznia 1871 roku w Wersalu, w sali zwierciadlanej, został obwołany cesarzem niemieckim, nie cesarzem Niemiec, tylko cesarzem niemieckim, król Prus Wilhelm I. Na słynnych obrazach, no, na słynnym obrazie przedstawiającym tę scenę z Wersalu, oczywiście w centrum jest Bismarck. No tak. Bismarck był wizjonerem. Cesarz, a wcześniej król Prus Wilhelm I wizjonerem nie był i musiał porównywać to, co się dzieje na bieżąco z tym, co było kiedyś.
ale miał ważną umiejętność, umiejętność swoich rozpoznania i uznania swoich ograniczeń. Aha. On miał świadomość tego, że rzeczywiście ten, zwłaszcza system ustrojowy, który po 1871 roku w Niemczech funkcjonował, on jest tak skomplikowany, że tylko Bismarck jest w stanie to zrozumieć. Już nie mówiąc o polityce zagranicznej. No tak. I miał tego świadomość, a niestety wielu władców, także współczesnych Wilhelmowi I, takiej świadomości własnych ograniczeń nie miało. Intelektualnych też nie miało. Doskonały przykład cesarz Francuzów Napoleon III. No właśnie, to jest wstrząsające, że Niemcy mieli historię burzliwą, ale też mieli dużo szczęścia do władców. To trzeba przyznać, bo nawet jak się trafił, przepraszam Państwa, Dureń, to przynajmniej wiedział, w którym miejscu ma blokady. W Polsce tej szczęśliwej okoliczności nie mieliśmy niestety. Też inne kraje miały podobnie. Zanim doszło do zjednoczenia Niemiec i obwołania cesarza, króla Prus Wilhelma I cesarzem, była wojna z Austrią, bardzo dziwna wojna, ponieważ cesarz domagał się defilady wojsk pruskich w Wiedniu, domagał się zdobyczy terytorialnych, a Bismarck, płacząc i rzucając się na podłogę, się temu przeciwstawiał. To po raz kolejny Wilhelm został upokorzony przez swojego pierwszego ministra. To było to pierwsze wielkie upokorzenie. On rzeczywiście czuł się okradziony ze zwycięstwa. Przypomnijmy 1866 rok. Właściwie trzeba by skorygować też taką podręcznikową nazwę tej wojny, bo w podręcznikach zazwyczaj spotykamy się z nazwą wojna Prus przeciw Austrii, mm-hmm. wojna prusko-austriacka, która zakończyła się zwycięstwem Prus w bitwie pod Sadową. Natomiast faktycznie to była wojna prusko-niemiecka, ponieważ po stronie Austrii opowiedziała się zdecydowana większość państw niemieckich wchodzących w skład tego Związku Niemieckiego, który był stworzony przez Metternicha w 1815 roku, żeby kontrolować rozbicie polityczne Niemiec, a przede wszystkim nie dopuścić do tego, żeby to rozbicie było zniwelowane przez monarchię Hohenzollernów. Więc po stronie Austrii w 1866 roku opowiada się większość państw niemieckich i za to zostały zresztą ukarane przez Bismarcka, bo po prostu zniknęły z mapy Europy. W 1867 roku Prusy dokonały aneksji Hanoweru, Królestwo Welfów, których historia dynastyczna jest o wiele głębsza niż historia Hohenzollernów. Księstwo Hesji. Wolne miasto cesarskie, miasto Frankfurt nad Menem, gdzie zawsze odbywały się koronacje cesarskie. Mm-hmm. One zostały wcielone bezpośrednio do Prus. Dzięki temu wreszcie został osiągnięty ten most terytorialny między wschodnią częścią monarchii, czyli Brandenburgia i inne prowincje wschodnie, a zachodnimi prowincjami, czyli nad Renią i Westfalią. No i wielki triumf pod Sadową, a Bismarck z powodu realpolitik, to znaczy dalekowzroczności, ponieważ wymogiem polityki realnej jest używanie wyobraźni, a tego akurat Bismarckowi odmówić nie można, to prawda. Wymógł na swoim władcy, żeby rzeczywiście po pierwsze nie karać terytorialnie samej Austrii, to znaczy nie dokonywać aneksji, ponieważ Wilhelm uważał, że przynajmniej należałoby uszczknąć Czechy, żeby mieć szybkie dojście do Wiednia, no ale nie karać ich prestiżowo, to znaczy nie Habsburgów, żeby nie odbyła się ta defilada zwycięstwa. Nie, no, upokorzenie straszliwe. Upokorzenie straszliwe, które Hohenzoller przeżył przez wiele miesięcy, do Bismarcka się nie odzywał. To by było nie do wyobrażenia. Czechy przyłączone do Prus, to by było ze szwajkiem, tak pomyśleć, i jakby została armia pruska zasilona czeskim rekrutem, to... Jakże etos naszych południowych sąsiadów by się zmienił. Ach! No. Czy ktoś o tym pomyślał? Mogliby się stać narodem morskim nawet, myślę. Nawet. Dlaczego by nie? Do Szczecina prosta droga. Pomiędzy Bismarckiem a cesarzem Wilhelmem znajdował się jego syn cesarza Fryderyk III. Postać tragiczna, wielowymiarowa, którą się przeciwstawia tradycyjnie Bismarckowi, ale to nie można tak powiedzieć, że oni byli przeciwnikami politycznymi zawsze. Bo że Fryderyk III, następca tronu, to właśnie zwolennik monarchii konstytucyjnej, a Bismarck nie. To tak wcale nie było, prawda? Nie, to oczywiście, że tak nie było. Wokół Fryderyka III obrosła taka legenda, prawda, niespełnionych nadziei Niemiec na drogę ku liberalnej demokracji na wzór, czy liberalnej monarchii na wzór brytyjski. Mm-hmm. Bo przecież Fryderyk III, jego żoną była
Vicky, czyli córka królowej Wiktorii Brytyjskiej, cesarzowej Indii od pewnego czasu. Więc była taka legenda, że to był cesarz liberał i gdyby mu dane było dłużej rządzić, a rządził tylko 3 miesiące w 1888 roku z tej racji, że już wcześniej zapadł na raka gardła i w momencie objęcia tronu już był śmiertelnie chorym człowiekiem, właściwie już nie mógł się odzywać. Stąd też w ikonografii on jest przedstawiany z taką bardzo obfitą brodą, ponieważ to zakrywało tą dziurę po tracheotomii, która została mu przeprowadzona. On właściwie już był rzeczywiście śmiertelnie chorym człowiekiem, ale to był jeszcze jako następca tronu człowiek, no, można powiedzieć, wspierający Bismarcka w tym jego najważniejszym dziele, czyli zjednoczenie Niemiec. No tak. On się różnił z Bismarckiem właściwie, gdy chodzi o pewne kwestie raczej taktyki, a nie strategii. Uważał, że nie ma co zadzierać z obozem liberalnym, że może te kwestia finansowania reformy armii w latach 60. XIX wieku, co Bismarck przeforsował bez parlamentu, bo rządził parę lat bez budżetu uchwalonego przez parlament. Ówczesny kronprinz, czyli następca tronu Fryderyk, uważał, że to jest zbyt drastyczne, ale de facto przecież sam Bismarck realizował projekt liberalny. No bo przecież głównym celem liberałów pruskich i niemieckich po 1815 roku zwłaszcza, no to było doprowadzenie do zjednoczenia Niemiec. Przez kogo? Przez Prusy, które w prasie liberalnej, mimo różnych czasem pojawiających się książąt kartaczy, miały bardzo dobrą prasę jako takie modernizujące się państwo, oświecone, jeszcze z czasów Fryderyka II, króla filozofa, a zwłaszcza kontrastowane z tą ciemną, zacofaną, bokatolicką Austrią Habsburgów. No tak. I na tym tle patrząc jeszcze, mając w pamięci to, co w parlamencie frankfurskim stało się, można powiedzieć, monetą obiegową, co z ław tego parlamentu ogłosił jeden z przywódców liberałów Wilhelm Jordan, zresztą w kontekście polskim właśnie, że teraz nadszedł czas zdrowego egoizmu narodowego i to mówił liberał i temu przyklaskiwali liberałowie niemieccy, to właściwie Bismarck realizował program liberalny. No. Zastanawiam się, czy nie powinniśmy dziękować Bogu, że nas pokarał Bismarckiem, a nie niemieckimi liberałami, bo nie wiadomo, co by się wtedy stało z Wielkim Księstwem Poznańskim. Bo Bismarck kierował się jeszcze sporą dozą cynizmu, albo jak to woli, oportunizmu. Natomiast wśród liberałów było wielu ideologów naprawdę święcie przekonanych, że trzeba teraz żelazną ręką zaprowadzić postęp na wschodzie, na niemieckim wschodzie i to trzeba szybko zrobić, a Bismarck się ociąga. No więc, tak. Ale na tym tle sam Fryderyk, ten legendarny cesarz Fryderyk III, któremu towarzyszyło oczywiście to współczucie, no bo umierał, objął tron, nie nacieszył się tą władzą, umierał bez właściwie takiego zaznaczenia swojego jakiegoś charakteru odrębnego w tej polityce pruskiej. On właściwie to wszystko, co robił Bismarck, aprobował w tych najważniejszych punktach polityki Bismarcka, więc właściwie główną autorką tej białej legendy Fryderyka III to była jego żona. No tak. Cesarzowa Wiktoria, a matka patrzącego na nas w mundurze admirała cesarza Wilhelma II, która właśnie w swoich listach, zwłaszcza w różnej korespondencji ze swoimi brytyjskimi krewnymi, którzy to dalej komunikowali do prasy liberalnej w Wielkiej Brytanii, upowszechniała tą legendę, że właściwie Fryderyk III to był taki zupełny wyjątek w tej zmilitaryzowanej pruskiej rodzinie panującej. No właśnie, to też jest kolejne złudzenie, no bo książę kartaczy, który nie strzelał kartaczami, kanclerz Rzeszy, który nie służył w wojsku, a wszyscy mówią, że kraj jest zmilitaryzowany i że rodzina jest zmilitaryzowana. Oni oczywiście pozowali w tych wszystkich mundurach i rzeczywiście armia była niesłychanie skuteczna, ale powróćmy do tego wątku, że mamy parlament, mamy rząd Bismarcka, nie ma budżetu, nie ma wotum zaufania dla rządu, a Bismarck rządzi, prawda? Bo jest aparat skarbowy. No właśnie, bo jest aparat skarbowy, tak? Bo od aparatu skarbowego to się zaczęło. Też piszę w tej książce o tym, jak tak zwany wielki elektor Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, ten z czarnych chmur, dla niezorientowanych, panujący w latach 1640-1688, jak on budował podstawy swojej władzy absolutnej, czyli tej władzy, która rzeczywiście, jak to mówiono potem w XIX wieku, sam Bismarck o tym mówił, Rochère de Bronze była, czyli taką skałą z brązu,
fundamentem. Otóż tym fundamentem były komisariaty wojenne, czyli urzędnicy podlegli bezpośrednio elektorowi, których jedynym zadaniem była sprawna egzekucja podatków. Dlaczego komisariat wojenny? Ponieważ oni zostali wprowadzeni w okresie potopu. Mhm. Wtedy, kiedy rzeczywiście Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, czyli ten wielki elektor, stał się tym jedynym prawdziwym zwycięzcą potopu. Ani Karol Gustaw, ani tym bardziej Jan Kazimierz, ani Duńczycy, ani Rosjanie. Potop wygrali Prusacy, to znaczy Hohenzollernowie, mhm. a konkretnie wielki elektor. On po pierwsze dlatego, że wyzwolił się spod zależności lennej od korony polskiej jako książę pruski, ale przede wszystkim też dlatego, że wyzwolił się od zależności wobec stanów pruskich, czyli tej szlachty pruskiej w księstwie pruskim, która zerkała na koronę, widząc, że tam szlachta ma dużo do powiedzenia, tak. o wiele więcej niż w Prusach na pewno. Więc, ale jak on ją spacyfikował? Właśnie przez komisariat wojenny, przez twardą egzekucję podatków. On wprowadził, jak miał już te podatki, mógł finansować wojsko. 20 tysięcy wojska zaciężnego, które on wprowadził w księstwie pruskim w okresie potopu, sprawiło, że ten mechanizm już się nakręcał, ponieważ to wojsko już dodatkowo wspomagało swoją obecnością rygor podatkowy, którą egzekwowali komisarze wojenni, a egzekwowali brutalnie, bo jak na przykład mieszczanie Królewca się ociągali z podatkami, no to wchodził regiment dragonów, ściągali dachówki. I to był argument do tego, żeby jednak już podatek dla jego mości elektora brandenburskiego uiszczać w terminie. Już każdy był grzeczny. Potem utworzono generalny komisariat wojenny, potem generalne dyrektorium i tak to szło. I tą machinę administracyjno-podatkową przede wszystkim odziedziczył Fryderyk Wilhelm I, Fryderyk II, zwany Wielkim, którzy już stworzyli na podstawie tego jeszcze ją jeszcze bardziej usprawnili. Co umożliwiło stworzenie armii. I te podstawy, to znaczy aparat urzędniczy, zwłaszcza administracja skarbowa, pozostała nienaruszona w momencie wstrząsów wywołanych Wiosną Ludów i przetrwała do lat 50., 60. XIX wieku w tym właśnie stanie nienaruszalności, to znaczy lojalności wobec korony pruskiej i na tym bazował Bismarck, liberałowie, deputowani liberalni, którzy w latach 1862-66 nawoływali pruską ludność do bojkotu podatkowego, żeby występować przeciwko państwu Bismarcka. Brakowało tylko koszulek, no płaćcie tak. podatku z taką czcionką. No to wszystko trafiało w próżnię, ponieważ, no, że tak powiem, w kulturze pamięci poddanych pruskich było to, że podatki trzeba płacić, bo jak nie zapłacimy, to zdejmą dachówki. No. Są sposoby, prawda, a liberałowie tych sposobów nie mieli. Musimy rzec jakieś słowo o wojnie francusko-pruskiej, bo to jest wydarzenie, które się położyło cieniem na całą historię Europy i chyba nikt nie wierzył w to, że Prusy mogą wygrać z Francją, zważywszy na francuską propagandę, francuską armię, tradycje napoleońskie, postać cesarza, no i cały ten sztafasz, jaki się wokół Paryża i Francji rozbudował, prawda, w XIX wieku. A tu nagle okazuje się, że nie. Jak do tego doszło? Jakie były okoliczności tej katastrofy francuskiej? Patrząc z perspektywy Prus, Wilhelma I i jego premiera, Ottona von Bismarcka, to jest wykorzystanie tego, o czym kiedyś w swoim testamencie politycznym pisał Fryderyk II, że trzeba wykorzystywać prawo sprzyjających okoliczności. I to prawo sprzyjających okoliczności, to jest zresztą cecha monarchii Hohenzollernów, było maksymalnie wykorzystywane przez nich, no w tym przypadku przede wszystkim przez pierwszego sługę korony, czyli Bismarcka, jak on sam o sobie mówił, bo to jest parę lat po Sadowie, kiedy Prusy rzeczywiście zdominowały Niemcy i Sadowa zadecydowała o tym, że Austria Habsburgów nie liczy się już w obszarze niemieckim jako siła polityczna. Austria, która była pokonana, ale nie była upokorzona. To jest też zasługa Bismarcka, o czym już mówiliśmy, mm-hmm. gdy zmusił Wilhelma I do rezygnacji z defilady zwycięstwa i aneksji. A z drugiej strony mamy kompletnego dyletanta, karbonariusza, tak zwanego Napoleona Małego, czyli Napoleon III, bratanek Napoleona I, który, no, można powiedzieć,
w swojej polityce zagranicznej przechodzi od głupoty do głupoty, od mniejszej do coraz większej głupoty. Eskaluje. Eskaluje, postęp. No bo tradycją polityki francuskiej, zwłaszcza monarchii francuskiej, to jak każdego szanującego się państwa, czy racjonalnie myślącego w kategoriach polityki zagranicznej, było dopilnowywanie tego, żeby w najbliższym otoczeniu Francji nie było silnych bytów politycznych. Albo w każdym razie te, które są, żeby były maksymalnie rozdrobnione politycznie. Natomiast Napoleon III oczywiście doprowadził heroicznie do zjednoczenia Włoch, tak, przez Piemont, więc mamy zjednoczone Włochy na granicy z Francją, ale najistotniejsze było to, że też doprowadził przez swoją polityczną głupotę do zjednoczenia, do ułatwienia w każdym razie Prusom zjednoczenia Niemiec. No bo przecież sprzeciw Francji tuż przed wybuchem wojny prusko-austriackiej czy też prusko-niemieckiej w 1866 roku w zarodku zdusiłby jakiekolwiek ambicje Bismarcka do rozprawienia się z Austrią, a ta rozprawa nastąpiła przy całkowitej bierności Francji, bo Napoleon III myślał, że wojna się przyciągnie, to będzie krwawy konflikt i on wtedy wystąpi jako mediator, oczywiście życząc sobie dla Francji lewy brzeg Renu. Stało się inaczej i w 1866 roku Francja stanęła na swojej wschodniej granicy w obliczu de facto już Zjednoczonych Niemiec. Był utworzony tak zwany Związek Północno-Niemiecki przez Bismarcka po pokonaniu Austrii. To były de facto właśnie już Zjednoczone Niemcy, bo jeszcze tam jeszcze były te państwa południowo-niemieckie, Bawaria, Wittenbergia i Badenia, ale de facto w momencie wybuchu wojny w 1870 roku korpusy południowo-niemieckie szły pod komendą pruską, tak. Więc de facto to już są Zjednoczone Niemcy. No i jeszcze ten głupi pretekst, danie się wpuścić w tą tak zwaną depeszę emską, co Bismarck z dziecinną łatwością wykorzystał. No, wszystko to razem świadczyło o tym, że w Paryżu rządził człowiek, który kompletnie nie wiedział, na czym polega polityka zagraniczna. Nie czytał nawet swojej prasy, renomowanych dzienników, jak Przegląd Dwóch Światów, Revue de Monde, który, gdzie niejaki Julian Klaczko po 1866 roku w serii artykułów pisanych w języku francuskim, co jest ewenement, gdy chodzi o polską myśl polityczną w XIX wieku, że nie pisał tylko dla swoich, ale docierał do opiniotwórczych, jak się wydawało, kręgów w Europie, gdzie pisał, że Sadowa jest wstępem do wojny z Francją, ponieważ naturalną koleją rzeczy będzie dążenie przez Bismarcka do wojny z Francją, bo tylko tak można zapewnić zjednoczenie Niemiec. Ale Klaczko, bo znamy Juliana Klaczkę i nawet jego książki miałem w ręku i mam w domu. Czy Julian Klaczko był dobrze poinformowany, czy był wizjonerem? Bo to też ciekawe, bo moim zdaniem on był dość dobrze poinformowany i wiedział, co mówi. Ale jak przystało na polityka czy myśliciela politycznego ze szkoły realistycznej, posługiwał się też wyobraźnią. I z tego dostępu do wiedzy robił właściwy użytek, to znaczy wyciągał wnioski i nie bał się wyciągać wniosków dotyczących przyszłości. On na przykład po Sadowie napisał taki artykuł, w którym prorokował, że z tej duszy niemieckiej, którą on porównywał do Hamleta szekspirowskiego, ciągle sprzeczność, ciągle jakieś wahanie się, w końcu wyrośnie postrach dla całej Europy. Tak to będzie nie tylko w sensie geopolitycznym zmiana, ale także w sensie pewnego charakteru narodowego, który teraz na naszych oczach, jak pisał w 1866-67 roku, wykuwa się nowy charakter narodowy Niemiec, którego tym głównym kowalem jest właśnie Bismarck. Francuzom się wydawało, że głównym przeciwnikiem jest Austria, prawda? Że upokorzenie Austrii za pomocą małych Prus to jest ten kierunek, który im w czymś pomoże. Ale ponieważ taka legenda wiąże się z bitwą pod Sadową, że Austriacy przegrali, ponieważ mieli przestarzały sprzęt, a Bismarck po pierwsze ubrał ludzi jednakowo, nie w białe mundury czy tam granatowe, jak to mieli Prusacy, no i jeszcze włożył im do ręki karabiny odtylcowe. Czy to tak było naprawdę? I miał koleje żelazne. A, miał koleje żelazne. Jeszcze. I miał to rozbudowane wszystko. Koleje żelazne. A Austriacy podciągali wojska na front piechotą albo pod wodami. Austriacy, tak. A też oczywiście mieli koleje żelazne, ale nie taką gęstą sieć, jaką miały Prusy. To jest rzeczywiście Helmut von Moltke, szef sztabu pruskiego, chociaż
nie Prusak, ale właśnie monarchia pruska tak od czasów wielkich reform po 1806 roku przyciągała co bardziej zdolnych oficerów do swojego sztabu, do swojej armii. On opracował cały plan wojny, w sztabie był opracowany, więc z zegarkiem w ręku te wszystkie połączenia kolejowe, gdzie to przemieszczanie się korpusów pruskich w kierunku Czech było rzeczywiście zsynchronizowane jak na owe warunki, jak na tamte warunki techniczne, rzeczywiście perfekcyjnie. I ta szybkość przemieszczania się armii kolejnych korpusów pruskich na Teatrze Wojennym w 1866, ale także w 1870 roku była zdaniem wielu historyków wojskowości, oprócz oczywiście całego zmysłu strategicznego, tym decydującym czynnikiem, który przesądził o tym, że Prusy wygrały. No, mówiono, że wygrał nauczyciel pruski, prawda, podsadowo, ale równie dobrze można powiedzieć, wygrały te prywatne konsorcja, które budowały te linie kolejowe pruskie, bo wtedy jeszcze ten system kolejnictwa w Prusach był przede wszystkim w rękach prywatnych. Wstrząsające jest to, że ludzie kierujący państwami w ogóle w takich sytuacjach kryzysowych nie biorą pod uwagę tego czynnika technicznego. I to w zasadzie chyba tylko w Niemczech ktoś zwracał uwagę na to, prawda? No bo koleje to jest element niemieckiej doktryny wojennej. Tak? Bez kolei Niemcy się nie obroniły w żadnej wojnie. I to jest ta sprzeczność właśnie, o której nieraz tutaj już była mowa, gdy chodzi o kolejnych przedstawicieli dynastii Hohenzollernów. Bo mamy wspomnianego tutaj już Fryderyka Wilhelma IV, brata Wilhelma I, nazywanego królem romantykiem, prawda? Romantyk na tronie Hohenzollernu, bo on rzeczywiście lubiał poezję romantyczną, sam próbował się w tym sprawdzać, uwielbiał zajmować się na przykład architekturą, sztuką, tworzył własne projekty. Natomiast on był wielkim entuzjastą kolei żelaznych. No. Można on panował w latach 1840-1858 de facto, bo zmarł w 1861. I był wielkim orędownikiem, wielkim promotorem wspierania budowy kolei żelaznej. No przecież Fryderyk Wilhelm IV, to on był patronem rozbudowy, w ogóle budowy tej tak zwanej Ostbahn, czyli kolei wschodniej, łączącej Berlin z Królewcem. Oczywiście także dla przyczyn strategicznych bardzo istotnej. Trzeba czytać mapę, a właśnie Prusacy mieli to do siebie, że umieli czytać mapę. U nas, jak się niekiedy analizuje historię polityczną Polski, zwłaszcza mniej więcej od XVI wieku, to jakby mapa była przedmiotem tajemnym i zupełnie zakrytym przed naszymi statystami. Że na przykład nie dostrzegli, że fakt, że jest Księstwo Pruskie i Brandenburgia, a pośrodku nasze Pomorze, będzie skłaniać tych, co mają Prusy i Brandenburgi, żeby połączyć się w jedną całość. To jest zdumiewające, to prawda. Ale właśnie Fryderyk Wilhelm IV, król romantyk, który uwielbiał przechadzać się wieczorami po ogrodach poczdamskich i wprawiał w ten sposób w stres swoją gwardię, która uważała, że jacyś tajemniczy, dziwni ludzie chodzą koło rezydencji królewskiej, a to był sam król jegomość. On uważał, że to jest wspaniałe rozwiązanie, właśnie koleje żelazne. A jego ojciec Fryderyk Wilhelm III, uważany za burżuazyjnego ojca rodziny, bo tak go porównywano, że to zupełnie bezwarna postać, on uważał, że koleje żelazne, nie, to na pewno nas nie interesuje. Natomiast jego syn, romantyk, wydawałoby się oderwany od rzeczywistości, no jednak twardo stąpał po ziemi. To wszystko jest przez ten wrogi PR i przez tą liberalną prasę, która nie mając pojęcia o niczym, nie wykorzystując przyrodzonej inteligencji, próbuje opisywać zjawiska, których nie rozumie, tak, myślę. Wiele razy w przypadku liberałów, nie tylko pruskich, się człowiek zastanawia, że jednak to rozróżnienie Chestertona na ludzi, którzy uwielbiają intelekt i tych, którzy go używają, akurat w przypadku liberałów ani jedna, ani druga kategoria. No właśnie, to jest coś przerażającego. Bitwa pod Sedanem, straszliwa bitwa pod Sedanem, gdzie armia francuska została przez Prusaków rozstrzelana i której konsekwencją było proklamowanie cesarstwa niemieckiego i ten niesamowity obraz, gdzie widzimy w samym centrum kanclerza Bismarcka. To było ukoronowanie polityki Bismarcka, prawda? Tak jest. Nie tylko rozstrzelano pod Sedanem armię francuską, gdybyż tylko chodziło o to, ale to było upokorzenie. No bo pod Sedanem 2 września 1870 roku poddał się Prusakom
cesarz Napoleon Bonaparte, cesarz Napoleon III. A przecież, jak wiemy, Bonaparte dał nam przykład, jak zwyciężać mamy. A tutaj takie upokorzenie. Gdybyś jeszcze poległ na polu bitwy. Ale to w jego przypadku chyba nie wchodziło w grę. Nie, no bo żeby polec, to też trzeba mieć trochę w głowie. No trzeba. Zwłaszcza wiedzieć, w którym momencie polec, aha, prawda? Natomiast to jest zresztą taki ciekawy wątek Polski w tym wszystkim, bo jeżeli poczytamy sobie relacje pamiętnikarskie współczesnych właśnie Polaków wtedy z okresu Sedanu, to jest 6 lat po upadku Powstania Styczniowego, to dla wielu Polaków klęska Francji pod Sedanem była jeszcze może nawet gorsza, w sensie dojmująca psychicznie, niż klęska insurekcji styczniowej. To rzeczywiście, jak się czyta wspomnienia wielu ludzi z tego czasu, ze wszystkich trzech zaborów, to to, że potomek, krewny wielkiego cesarza oddał szpadę Wilhelmowi I, no to było nie tylko upokorzenie Francji, ale pogrzebanie wszystkich naszych nadziei, bo przecież wiadomo, że Francja jest przyjacielem wszystkich uciśnionych ludów, nas przede wszystkim. Tak. A tutaj Sedan. I tak to się stało. To rzeczywiście otworzyło drogę do Wersalu, do tej proklamacji cesarskiej 18 stycznia 1871 roku. Najważniejszą, najgorszą klęską jest zawsze klęska złudzeń. I tutaj po prostu to jest kolejna katastrofa złudzeń, którą różni ludzie pielęgnowali, hołubili i przechowywali sobie w sercach i w głowach. Ale przepraszam, no, żeby sobie też uświadomić pewien kontekst, dlaczego dla Francuzów ten Sedan był taki straszliwie upokarzający. No wyobraźmy sobie, że armia meksykańska wchodzi do Waszyngtonu i w Waszyngtonie odbywa paradę zwycięstwa, a wcześniej w jakimś nadgranicznym El Paso albo gdzieś tam w innej miejscowości w Teksasie prezydent Stanów Zjednoczonych dostaje się do niewoli meksykańskiej. To było mniej więcej takie proporcje, ponieważ tak jak armia amerykańska była stałym gościem w Meksyku, powiedzmy w XIX-XX wieku, to tak samo armia francuska przecież właściwie od czasów Ludwika XIV, czyli od XVII wieku, była stałym gościem w Niemczech i w Prusach. No przecież czas brutalnej rzeczywiście okupacji Prus przez Napoleona w latach 1806-1812 był świeży. No sam Wilhelm I to przeżył. Mhm. Tak samo cała ta elita, generalicja pruska, nie wiem, Wrangel, Ron i inni, oni doskonale pamiętali upokorzenie Jena, upokorzenie Auerstedt, upokorzenie wielkiej kontrybucji, którą Prusy musiały płacić Francji i upokorzenie stacjonowania wielkich załóg francuskich w ważnych twierdzach pruskich. I teraz ci sami upokarzani Prusacy upokarzają swojego wielkiego sąsiada z zachodu. No to jest rzeczywiście ten kontekst, który my musimy też mieć tego świadomość. My nie mamy świadomości tego, ale trzeba powiedzieć, że armia francuska w Niemczech zachowywała się okropnie. No barbarzyńcy. No, okropnie. Myślę, że dużo gorzej niż armia Bismarcka we Francji. Tak, tak. Okropnie, to trzeba powiedzieć wyraźnie. Do dzisiaj pamięć o spaleniu Heidelbergu. Przypomnę, Heidelberg to jedno z najstarszych miast uniwersyteckich w Niemczech. Mhm. Spalenie tego malowniczego miasta przez armię arcychrześcijańskiego króla Ludwika XIV i barbarzyńskie rzeczywiście zachowanie armii francuskiej, na przykład w Palatynacie Reńskim czy w całej tej Nadrenii. To była rzeczywiście taktyka spalonej ziemi. To elegancja Francja to nie w tym przypadku. No generalnie z tą Francją to też jest raczej wymysł liberalnej prasy i pewna optyka jest zaburzona. My nie widzimy pewnych rzeczy, a widzimy coś, co nie istniało nigdy chyba. Politykę wizerunkową Ludwik XIV rzeczywiście opracował do perfekcji, ponieważ miniatury Wersalu znajdujemy we prawie większości księstw niemieckich. Rzeczywiście, to jest, każdy chciał mieć taki Wersal. No tak. Ja tylko jeszcze powiem, że w zamku, w którym się właśnie znajdujemy, który jest absolutnie fascynującą, piękną budowlą, na ścianach wiszą takie grawiury przedstawiające sceny właśnie z wojny francusko-pruskiej. To można sobie obejrzeć, każdy, kto tu przyjedzie, będzie miał okazję zobaczyć, jak to rzeczywiście wyglądało. Francuzi przegrywają, tracą Alzację i Lotaryngię, to jest wielkie upokorzenie i Bismarck triumfuje. Natomiast po krótkim panowaniu Fryderyka III, który umiera, ja tylko jeszcze powiem, bo ja byłem wstrząśnięty tym opisem, on miał raka krtani
I niemiecka medycyna w tamtych czasach miała na tego raka krtani taki sposób, że rozparony platynowy pręt wkładano królowi do gardła i próbowano tego guza wypalić. Wypalić. I on to dzielnie znosił. Bez znieczulenia. Bez znieczulenia, bo nie było mowy o żadnym znieczuleniu. To było coś strasznego. Mamy Fryderyka III, który jest ożeniony z Angielką. To powoduje, że na dworze w Berlinie, w całych Niemczech tworzy się koteria angielska, która rzeczywiście przeciwstawia się Bismarckowi. Rzeczywiście przeciwstawia się Bismarckowi. Jak sobie Bismarck z tą koterią angielską radził? Czy on sobie w ogóle radził z nimi? Jak ta propaganda angielska w Niemczech wyglądała? No tak, no mamy do czynienia z takim bardzo, bardzo mocnymi, wydawać by się mogło, wpływami brytyjskimi czy angielskimi w Berlinie, no bo rzeczywiście ten stojący za nami Wilhelm II jest wnuczkiem królowej Wiktorii. Tak, to trzeba też przypominać zawsze. Bo jego matka to jest właśnie córka królowej Wiktorii. Zresztą sam Wilhelm II lubował się w przypominaniu tego faktu. Zresztą jego, napisze o tym w książce, bo wydaje mi się, że jednym z kluczy do poznania biografii i w pewnym stopniu też charakteru Wilhelma II jest jego stosunek do Wielkiej Brytanii. I to było takie coś, co Niemcy nazywają Hassenliebe, czyli takie pomieszanie podziwu z nienawiścią. On rzeczywiście uwielbiał Anglię, uwielbiał tam bywać. I to był taki szczery podziw dla kultury angielskiej. No, taka anegdota, że pierwsze zdanie, które wypowiedział Wilhelm II po przybyciu do Holandii zaraz po abdykacji w listopadzie 1918 roku, gdzie właściwie można powiedzieć uciekał, powoli już ogarnia, że tak powiem, przenikanych przez rewolucję Niemiec. To pierwsze słowo po przekroczeniu granicy holenderskiej, jak go przywitał właściciel posiadłości, w której schronił się Wilhelm II, to cesarz niemiecki powiedział, że a teraz, drogi hrabio, poproszę o filiżankę dobrej angielskiej herbaty. No właśnie. No ale oczywiście nie tylko o herbatę chodziło. Chodziło też o flotę i ta fascynacja Wilhelma II, zresztą nie tylko całych kręgów niemieckiego społeczeństwa flotą wtedy na przełomie XIX-XX wieku, to też jakiś dowód na to, że ten nimby Anglii, właśnie, która panuje nad falami, był bardzo żywy, oddziaływał na niego. Domowe kompleksy związane z matką zostały przeniesione w politykę. A z drugiej strony ta matka, czyli Wiki, jak mówiono, o Wiktorii, cesarzowej Wiktorii, czyli córce królowej Wiktorii Brytyjskiej, która rzeczywiście starała się zrobić z Wilhelma angielskiego dżentelmena. A ponieważ do tego jeszcze doszła ta ułomność fizyczna Wilhelma II, to znaczy on w trakcie porodu no tak nieumiejętnie był wyciągany, że jego prawe ramię uległo pewnej deformacji. I tutaj nawet na tym obrazie, który jest za nami, widać, że ono zawsze było jakoś skrywane. Albo on był zgięte, albo za plecami. No w każdym razie tak, żeby nie pokazywało tej ułomności, która polegała na tym, że ono było krótsze od tego lewego. No w każdym razie ona starała się wychować go na angielskiego dżentelmena, ale to nie szło, no bo wychowanie syna przejął właśnie ten rzekomo liberalny Fryderyk, który no, starał się po prostu wychować go na przyszłego kronprinca, na następcę tronu. Po śmierci, czy właściwie w momencie, kiedy on już zaczął chorować, ten przyszły krótko panujący cesarz Fryderyk III, właściwie jego wychowaniem zajął się panujący, a dziadek dla młodego Wilhelma, cesarz Wilhelm I. Relacja między oboma panami była głęboka. Głęboka. O wiele lepsza była relacja między dziadkiem a wnuczkiem niż między ojcem a synem. A cesarz Wilhelm żył bardzo długo, dożył 91 lat chyba. Tak, zmarł w 1888 roku, jak przystało na romantycznego władcę, który w prasie liberalnej był przedstawiany jako książę Kartacza, a potem jako uosobienie militaryzmu pruskiego, tego postępowego oczywiście, bo niosącego postęp wszędzie. Na jego etażerce w jego pokoju znaleziono konterfekt, podobiznę Elizy Radziwiłłówny. To jego pierwszej miłości. Miłości.
czasów. No ponoć sama królowa, jego żona przyniosła mu to do łóżka, kiedy, tak, kiedy on tam dogorywał podobno, z tym portretem. No właśnie to takie, takie historie. Relacja między nimi była głęboka, ale prasa liberalna, która nas uczy historii, to prasa liberalna cudzysłów, wmawia dzieciom do głów, że relacja Wilhelma z Bismarckiem była ciepła i serdeczna. To nieprawda. Wilhelm II wyrzucił Bismarcka. Tak, no Wilhelm II w 1890 roku, kiedy Bismarck po raz kolejny złożył dymisję, traktując to jako element nacisku na władcę, kokiet. No to on ją przyjął. No właśnie. On ją przyjął, ponieważ... No i właśnie to jest ta słabość Wilhelma II. On rzeczywiście w odróżnieniu od swojego dziadka przede wszystkim, no bo ojciec krótko panował, więc nie mógł tutaj jak gdyby pokazać swojego stylu rządzenia. On w odróżnieniu od swojego rzeczywiście uwielbianego przez niego dziadka, Wilhelma I, nie miał świadomości własnych ograniczeń. Jak ktoś ładnie powiedział, odziedziczył po swojej matce taki właśnie pewien charakter polegający na tym, jak mówiono o jego matce, tej Wiki, cesarzowej Wiktorii, że była oczytana, ale mało inteligentna. I podobnie Wilhelm II. I nie sposób jemu przecież odmówić wiedzy, oczytania, ale to było właśnie często powierzchowne, no i brakowało mu tej wyobraźni i wiedzy przede wszystkim o samym sobie. A tą wiedzę o samym sobie jego dziadek miał świadomość własnych ograniczeń, wiedział, że pewne rzeczy jego przerastają, czy właściwie cała ta nowoczesna monarchia, która wtedy już przecież mamy do czynienia z przełomem XIX-XX wieku, już inaczej funkcjonuje niż monarchia pruska, powiedzmy w dobie Fryderyka II. A tej świadomości ograniczeń Wilhelm II nie miał, a odejście Bismarcka w 1890 roku to było odejście osoby, tej chyba jedynej, która mogła jemu jeszcze pomóc w ten sposób, że powiedzieć mu bez ogródek właśnie o istnieniu tych ograniczeń. Mm-hmm. To jest właśnie zaskakujące, bo Wilhelm II angażuje Kossaka Wojciecha jako nadwornego malarza, buduje muzea w całych Niemczech, ale chce mieć flotę, która dorówna flocie brytyjskiej, no i chce być w czołówce sił postępu, bo o to chodzi Niemcom, o to chodzi władcom Niemiec. Ambicje władców Niemiec polegają na tym, żeby być w czołówce sił postępu, a w tej czołówce niestety napotykają na Brytyjczyków i zaczynają z nimi rywalizować i to się kończy dla Hohenzollernów tragicznie. Ktoś napisał, że Wilhelm II to właściwie był pierwszym takim cesarzem niemieckim w pełnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, że on rzeczywiście bardziej identyfikował się z Niemcami jako całością niż z Prusami. Rzeczywiście, jak już mówiliśmy, jego dziadek Wilhelm I, on przede wszystkim traktował siebie, czy jako tytuł do jego chwały, to według niego był tytuł króla Prus, mm-hmm. a nie cesarz niemiecki jakiś taki. Wymyślone i sztuczne. Przez Bismarcka ad hoc wyrażenie. Natomiast on, to znaczy Wilhelm II, traktował to wszystko bardzo poważnie i on rzeczywiście utożsamiał się z tymi wszystkimi prądami, które wtedy intelektualnymi, politycznymi i społecznymi, które wtedy w Niemczech kursują. Przecież zamiłowanie do floty, właśnie ten admirał, który za nami jest na obrazie, czyli Wilhelm II w takim wcieleniu, no to nie był tylko wymysł tego Hohenzollerna. On właściwie, przecież tak zwany Związek Floty, Flottenverein, czyli Związek Budowy właściwie floty przez Rzeszę Niemiecką, on był do 1914 roku najliczniejszą organizacją społeczną w Niemczech, oddolną. Więc to, że Wilhelm II umiejętnie się pod to podłączył, rzeczywiście robił to con amore. On jako wnuk królowej Wiktorii czuł się jak admirał brytyjski i on na przykład bardzo poważnie traktował tą honorową godność, bo to był taki obyczaj, że monarchowie się mianowali marszałkami swoich tam wojsk i tak samo królowa Wiktoria swojego wnuczka mianowała admirałem floty brytyjskiej i on w mundurze admirała floty brytyjskiej pojawiał się w Anglii i rozstawiał tam brytyjskich admirałów, doradzając im, jak najlepiej ustawiać szyk Royal Navy, bo w końcu był wnuczkiem królowej Wiktorii. To kto ma wiedzieć lepiej? Nie no, dla mnie cesarz jawi się jako postać no, kontrowersyjna, ale jednak sympatyczna. Może przez te wspomnienia Kossaka, które mnie bardzo tam kiedyś urzekły, które przeczytałem, kontrowersyjna, może trochę szalona, ale sympatyczna. No i to kalectwo, prawda, które rzutowało na jego... Szalony jesteś, to już mówię.
Bo jak się przeczyta wspomnienia Wojciecha Korsaka, to jednak jest taka refleksja, czytając te wspomnienia, że rzeczywiście cesarz, który wziął polskiego malarza jako swojego jednego ze swoich malarzy nadwornych, cenił go rzeczywiście, tak. A jednocześnie wyjeżdża do Malborka w 1902 roku, chlapie tam głupoty o polskiej bezczelności, czy o słowiańskiej bezczelności i jeszcze zaprosił Korsaka, żeby był na tej uroczystości. No i wtedy oczywiście Korsak rozstaje się z dworem cesarskim. Wyjeżdża. Ale jest oczywiście, Wilhelm zachował klasę, to trzeba powiedzieć, że nie spadł na Korsaka jakieś represje. Tam jeszcze przecież Korsak pisze, że był namawiany do powrotu. Spotkali się potem w Lwowie na ulicy, w ogóle przywitali się serdecznie jak najlepsi koledzy. Takie to były czasy ancien reżimu. Właśnie, strasznych tych represyjnych rządów monarchistycznych. Słowo o wychowaniu, bo to wychowanie w rodzinie Hohenzollernów jest szalenie ważne. Wilhelm był inwalidą od urodzenia, a to nie oznaczało wcale, że był traktowany lekko. To dziecko było dręczone i torturowane. On się uczył jazdy konnej, zlatywał z tego konia, bo nie umiał się utrzymać jedną ręką. Raz. To jeszcze raz. I tak cały czas. Potem coś wsadzili go w jakąś konstrukcję, tak? Bo czy krzywo rósł, czy za mały był. Obudowali go jakimś rusztowaniem i kazali mu w tym łazić. I to matka płakała, ale w ogóle nie było kwestii po prostu. Więc ten dręczony chłopiec, ja myślę sobie, że on miał święte prawo reagować w ten sposób. Miał trudne dzieciństwo. I to organizowane celowo, nie że przypadkiem. Bez przesady, można by o tym powiedzieć, to rzeczywiście. No, jak popatrzymy na dzieje jego przodków, o czym też jest w tej książce, to nie pierwszy tego typu przypadek, bo na przykład pierwszy król z tej dynastii, Fryderyk I, też miał takie pewne fizyczne przypadłości, które brutalnie starano się usunąć i on to cierpliwie znosił. No a Wilhelm II rzeczywiście był poddany spartańskiemu reżimowi, gdy chodzi o to właśnie, chociażby właśnie jazda wierzchem, posługiwanie się białą bronią. Jeszcze pływać się nauczył z tą ręką, która była przecież tak. Jakąś suchą taką, suchym kikutem. Pływanie, polowanie. On cały, że tak powiem, zestaw przynależnych monarsze czynności opanowywał i robił to do końca swojego panowania z regularnością godną podziwu. Przecież cały kalendarz, to był jeden w ogóle z najbardziej aktywnych władców, nie tylko w dynastii Hohenzollernów, ale w ogóle jak popatrzymy na jego współczesnych panujących w innych krajach, mówiono, że to był Reisekaisen, czyli on ciągle cały był w podróży. W ruchu. A to jachtem, rejs po Morzu Norweskim, albo po Morzu Śródziemnym na jego ukochaną wyspę Korfu, a to ciągle podróże pociągami, gdzieś na polowania. No, ciągle był w ruchu, to rzeczywiście człowiek, który gdzieś tam obliczono, ile tam tysięcy podróży on odbył. I to rzeczywiście być może w ten sposób też starał ukryć to kalectwo, które rzeczywiście było jakimś problemem dla niego. No, starano się to w różny sposób tak niwelować. No, nawet jak jadł, to miał takie specjalne sztućce, prawda, że widelec z nożem w jednym. Ale no, można powiedzieć, pod tym względem on był dzielny, to znaczy on starał się rzeczywiście nie pokazywać, nawet żeby nikt nie dojrzał tej niepełnosprawności, a rzeczywiście jedną z najgorszych obelg to mógł wypowiedzieć tylko car rosyjski, który stwierdził, że no Wilhelm nawet jak na swoją niepełnosprawność całkiem sobie dobrze radzi. No jak doszło to do uszu jego cesarskiej mości, no był mocno zirytowany. Nie no, szykanowali go, to trzeba powiedzieć, szykanowali. Książę Walii, późniejszy król Edward VII też go szykanował i robił to specjalnie. Był złośliwą bestią, która się znęcała nad Wilhelmem. Taki był wujek. No właśnie, Wilhelm go nienawidził i z wzajemnością nie znosili się, no i te wszystkie niepokoje rodzinne się w końcu przeniosły w politykę i wybuchła wojna, ale zanim wybuchła, no to cesarz prowadził w Niemczech politykę historyczną, prawda? On dał Niemcom świadomość, tak? Korsak malował wielkie bitwy, dekorował koszary, gdzieś to wszystko jest, część przepadła. W tych swoich wspomnieniach pisze, bo miał dużą swobodę, że on, no, wielbiciel Francji, Wojciech Korsak, tak, przedstawiał te triumfy pruskie zawsze jakoś tak, jednak żeby nie były jednoznaczne, ale Wilhelm to tolerował. Triumfy nad Rosją no, inaczej były przedstawiane, bardziej jednoznacznie.
No i co? Uczynił Niemcy no, takim historycznym panoptykum, no i przyszła straszna wojna, która go zmiotła. Tak, to można powiedzieć pierwsza wojna światowa, wielka wojna lat 1914-18, to była... My mamy małą świadomość tego, że właśnie pierwsza wojna światowa była kolejnym etapem jednoczenia Niemiec. Ona scaliła Niemcy, no jak każda wojna, wiadomo, chociażby nawet fizycznie to przemieszczanie wielkich mas ludzi w czasie wojny no, doprowadza do jakiegoś zjednoczenia, nawet całkiem dosłownego. Ale tutaj, bo ten ustrój, który wyłonił się w Niemczech po 1871 roku, po zjednoczeniu Niemiec przez Bismarcka, to był właściwie zbiór państw. No, trzeba powiedzieć, że przecież był ciągle król Bawarii, był król Prus, był wielki książę Badeni, książę Mecklenburgii. No, w każdym razie dochodziło do tego, że Bawaria miała swoje przedstawicielstwo dyplomatyczne w Berlinie, a Berlin jako Prusy miały swoje przedstawicielstwo dyplomatyczne w Monachium po 1871 roku. Liberalny ustrój. Do 1918, tak. I teraz przychodzi wojna, która rzeczywiście, jak gdyby logika wydarzeń powoduje, że głównymi czynnikami, także politycznymi w Niemczech w okresie I wojny światowej, to jest sztab generalny niemiecki. I w tym od pewnego okresu dwóch wybitnych Wielkopolan, czyli Hindenburg i Ludendorff. Jeden urodzony w Poznaniu, a drugi pod Swarzędzem. Więc jeżeli ktoś się zajmuje udziałem Wielkopolan w czasie I wojny światowej, no bez tych dwóch straszliwych dioskurów nie powinien w ogóle się do tego zabierać. I oni bardzo szybko de facto zdetronizowali Wilhelma II. To znaczy Wilhelm II już właśnie parę miesięcy po sierpniu 1914 roku, czyli po wybuchu wojny, on twierdził w takich rozmowach ze swoim bliskim otoczeniem, nawet pisał o tym, że on właściwie zajmuje się tylko rąbaniem drewna i piciem herbaty, bo jedną z rozrywek takich fizycznych Wilhelma II było rąbanie drewna. Odprężał się przy tym. A natomiast całość dowodzenia armią oczywiście, ale także decyzje polityczne przejął Sztab Generalny i Kancelaria Rzeszy. No i tak rzeczywiście było. Do tego doszedł kult właśnie wybitnego poznańczyka Paula von Hindenburga, zwycięzcy spod Tannenbergu, prawda, jak w propagandzie niemieckiej mówiono, rewanż za Grunwald. I rzeczywiście ten kult, jak pisano w prasie, nie tylko liberalny, żelaznego Hindenburga, przyćmił ten oficjalny kult Wilhelma II. Doszło do tego, że kolejne urodziny cesarza, które w styczniu każdego roku obchodzono, które zawsze były z tej racji swego rodzaju półoficjalnym świętem państwowym, nawet oficjalnym, one w czasie I wojny światowej zupełnie wyblakły, natomiast Hindenburg, jego pomniki, pieśni ku jego czci zupełnie przyćmiły ten kult monarchii. To rzeczywiście monarchia w Prusach umiera powoli, ale umiera i jak gdyby podpisanie aktu zgonu nastąpiło w listopadzie 18 roku. Mhm. Taka mi myśl przyszła do głowy, że Hindenburg no, nie był żelazny, prawda? Nie był żelazny, a konsekwencja polityki Hindenburga, czyli wprowadzenie do Berlina kanclerza Hitlera, to zemsta Austrii zasadową. Tak mówią, chociaż... Chociaż właśnie Hindenburg podobno mówił, pierwsza jego reakcja, że ma jakiegoś Hitlera mianować na kanclerza, mówi, że jakiegoś czeskiego Gefreita. Ale Hindenburg, to trzeba powiedzieć, no właśnie wybitny obywatel Poznania, on się urodził w Poznaniu w 1847 roku w rodzinie pruskiego oficera, który był po prostu służył w garnizonie pruskim wtedy. No, taka anegdota. Mój kolega na początku lat 90. dorabiał sobie jako przewodnik wycieczek po Poznaniu dla Niemców, którzy przyjeżdżali. To już było po zjednoczeniu Niemiec. No, miał swego czasu pod swoją opieką wycieczkę nauczycieli niemieckich, ze szkół średnich, nauczycieli niemieckich, więc nie jakiś za przeproszeniem piłkarzy, którzy nie wiedzą co i jak. No i zrealizowawszy program dnia, oprowadziwszy ich po rynku, ratusz, Ostrów Tumski, katedra, ale mówisz, zostało jeszcze trochę czasu do kolacji, więc pomyślał, no to zabiorę ich na ulicę Podgórną w Poznaniu, gdzie się urodził kiedyś Paul von Hindenburg. Ich zaprowadził pod kamienicę, tąż,
i stojąc przy niej mówi, no a tutaj w 1847 roku urodził się przyszły feldmarszałek, zwycięzca spod Tannenbergu, Paul von Hindenburg. I po tych słowach słyszy, jak za jego plecami uczestnicy wycieczki, ci nauczyciele, jeden do drugiego mówi, ty, ja nie wiedziałem, że Hindenburg też był Polakiem. To można... A proszę Państwa, Hindenburg nie był Polakiem. Nie był też Czechem. Myślę, że można by zrobić jakiś osobny program o kompleksach i frustracjach Niemców. No ale tyle pańskich książek, panie profesorze, byśmy je tu rozłożyli w ogóle. Ale koniecznie w takich pięknych okolicznościach przyrody, no, albo w analogicznych. Już z tego nie wyjdziemy. To ja teraz taką deklarację złożę. Już z takich okoliczności nie wyjdziemy. Nie będzie prowizorki i nie będzie taniochy. Czytajcie jego usta. jeszcze sobie pomyślałem, że rozmawiamy o tym wszystkim i myślę sobie tak, że jednej rzeczy Polacy się powinni wystrzegać. Absolutnie. Jednej rzeczy jak ognia. Liberałów niemieckich i ich prasy. To jest wszystko jest lepsze, nawet Bismarck, niż liberałowie niemieccy i ich prasa. Obejrzyjcie się na Niemcy dzisiaj i zobaczcie, co robią niemieccy liberałowie. I to jest, już pomijając rodowody Hindenburga, to, czyli przechodząc do spraw poważnych, to rzeczywiście jest prawda, co pan powiedział, bo jak popatrzymy na ewolucję myśli liberalnej w Niemczech, czy w Prusach zwłaszcza, po 1848 roku, czyli mniej więcej powierzchnię ludów, to rzeczywiście oni ten komponent nacjonalistyczny, zwłaszcza gdy chodzi o tak zwany niemiecki wschód, jak oni mówili, coraz bardziej jest akcentowany. Rzeczywiście z perspektywy w ogóle, zwłaszcza pruskich liberałów, najistotniejszy był postęp, a nie wolność. Znaczy wolność była zupełnie podporządkowana postępowi, natomiast co oznacza postęp? Postęp przede wszystkim oznacza oczywiście dominacja kultury liberalno-protestanckiej, to znaczy katolicy to jest obce ciało w kulturze niemieckiej, stąd Kulturkampf. Ale to, co jest wehikułem postępu? Wehikułem postępu jest żandarm pruski, który jest w ten sposób ucieleśnia ten heglowski duch wieku. Natomiast na wschodzie do tego jeszcze doszła zasada przez liberałów w końcu wymyślona i proklamowana w czasie Wiosny Ludów, zdrowego egoizmu narodowego. I tego się trzymają. Nie wiem, czy państwo, pan, czy nasi słuchacze pamiętają takiego polityka z FDP, Partii Liberalnej w Niemczech, w latach 90. już po zjednoczeniu Niemiec, kiedy stanęła sprawa tak zwanych odszkodowań dla robotników przymusowych z Polski, którzy pracowali w Niemczech w czasie II wojny światowej. To był Otto Graf von Lambsdorff. I on powiedział, ale o co chodzi? Właściwie Polacy zawsze pracowali na roli. Dlaczego im płacić za to, że u Bauera pracowali? I tak robili to, co lubili. I powinni to po pierwsze, a w ogóle powinni się cieszyć, że liznęli trochę cywilizacji w domyśle. Więc to rzeczywiście z daleka. Niemiecki liberał, witamy go rewolwerem. Po prostu o ile się taki w domu znajdzie, że nie ma to zawsze widły, bo Polacy... Niemieccy liberałowie naprawdę, taka jest to bez popełnienia przesady. Liberałowie byli po pierwsze tą siłą i tym środowiskiem, które najkonsekwentniej parło do zjednoczenia Niemiec. Najkonsekwentniej widzieli Prusy jako siłę zjednoczeniową. Wyrzućcie te podręcznikowe bajki o oddolnym i odgórnym zjednoczeniu Niemiec, że oni chcieli oddolnie, lepiej, demokratycznie, przyszedł zły Bismarck, wszystko dokonał wrogiego przejęcia i popsuł całą zabawę. Otóż nie, Bismarck był idealnym wykonawcą programu liberalnego. I potem liberałowie byli główną siłą i zapleczem politycznym do walki z Kościołem w okresie Kulturkampfu i rozkręcali ideologię nacjonalistyczną w okresie tym wilhelmińskim, czyli przełom XIX-XX wieku. I politycy wywodzący się z ugrupowań liberalnych w okresie I wojny światowej byli głównymi rzecznikami strategii Mitteleuropy. No właśnie, to jest straszne. O katolicyzmie chwilę, dlatego że żona cesarza Wilhelma I przeżywała może nie okres, może nie ostrej, ale poważnej fascynacji katolicyzmem. I miała takie wystąpienie, że obroniła zakonnicę z Koblencji, a zrobiła to w ten sposób, że zaszantażowała męża, że powiedziała, że ona będzie stale przy nim, jeżeli on tę zakonnicę wrzuci z klasztoru, bo on się ugiął.
Tak mówiono, że Dona, prawda, że ona jest jakoś prokatolicko nastawiona, nie dość, że probrytyjsko, to prokatolicko. Natomiast właśnie ten Kulturkampf i te legendy o tym niedoszłym cesarzu liberalnym, jakim miał być Fryderyk III, no właśnie Kulturkampf pozwala to zweryfikować, ponieważ akurat Fryderyk III, jeszcze jako następca tronu, on był gorącym zwolennikiem polityki Kulturkampfu. No bo jak przystało no, właśnie na liberała, uważał, że liczy się przede wszystkim postęp, a nie wolność. A więc to, że jacyś rodzice mają kaprys posyłania swoje dzieci do prywatnych katolickich szkół, a to nie, to się nie godzi z wizją postępu. Wizja postępu, która mówi, że dominuje jeden wzorzec kulturowy, liberalno-protestancki. Duch Wittenbergi już dawno zwyciężył nad duchem Rzymu, co opisali pruscy historiografowie, komentując bitwę pod Sadową i Sedanem. No więc ten postęp idzie nieuchronnie. Postęp, czyli unifikacja po prostu. Unifikacja, zarówno gdy chodzi o sferę polityczną, ale przede wszystkim o taki model, nazwijmy to pewnej takiej kultury szeroko rozumianej. To znaczy także w to wchodzi kultura polityczna i tutaj rzeczywiście jeńców nie brano. Było o katolikach, teraz musimy rzec słowo o Żydach, o niemieckim antysemityzmie i o niemieckim filosemityzmie, bo mamy takie pojęcie jak Kaiserjuden, Żydzi cesarza. W otoczeniu Wilhelma II. Tak. Co to za jedni? No chociażby Albert Ballin, właściciel tego przedsiębiorstwa transoceanicznego z Hamburga do Nowego Jorku. On głównie operował na tych właśnie kierunkach, a więc Europa, Stany Zjednoczone, ale także właściwie całe wybrzeże Europy Zachodniej. To rzeczywiście mówiono przede wszystkim w prasie antysemickiej, która częściowo też była proweniencji liberalnej. Liberałowie. Wolność słowa, tak jest. Która zarzucała właśnie Wilhelmowi II, czy jako jeden z argumentów przeciwko cesarzowi, to wytykano, że no ale on się otoczył samymi Żydami, prawda? Taką w cudzysłowie łatkę filosemity też miał jego ojciec, czyli ten krótko panujący cesarz Fryderyk III. I ta jego legenda właśnie, że to był taki ten wielki liberał, którego niestety opatrzność zabrała Niemcom sprzed nosa jako władcę, budowała się też na tym, że on miał taką opinię no właśnie otwartego na kontakty z różnymi środowiskami żydowskimi. No, można powiedzieć, naśladował w tym Bismarcka, bo w końcu słynny bankier Bleichröder, prawa ręka Ottona von Bismarcka, gdy chodzi o finansowanie przedsięwzięć zjednoczeniowych czy tej wojny, no to też przecież był pochodzenia Żydem. Bismarck doskonale pamiętał to, co Napoleon mówił, że trzy rzeczy są potrzebne do prowadzenia wojny. Pieniądze. Czy możemy powiedzieć, że Żydzi w otoczeniu cesarza, oni jakby to powiedzieć, stymulowali te jego polityczne, związane z frustracjami pomysły, jak rozbudowa floty na przykład, prawda? Z pewnością tak, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to w ogóle było szersze zjawisko, bo tutaj też to jest taka reguła, że Wilhelm II niewiele odbiegał od Niemców, czy od Niemiec swojego czasu, od tych Niemiec wilhelmińskich przełomu XIX-XX wieku, bo rzeczywiście też dla zdecydowanej większości środowisk żydowskich Niemcy wtedy, na początku XX wieku, no to był główny punkt odniesienia, główny też przedmiot nadziei, także na ich przyszłość polityczną. Któż dzisiaj pamięta, że do I wojny światowej siedziba ruchu syjonistycznego światowego była w Berlinie? No. Nie w Szwajcarii, chociaż tam się to zaczęło, ale w Berlinie. No właśnie. I rzeczywiście mimo tego, że rzeczywiście na początku XX wieku w Niemczech powstaje zorganizowany w sensie politycznym ruch antysemicki, no to jednak sam, można powiedzieć, kierunek migracji ludności żydowskiej pokazuje, że oni traktowali Niemcy jako taką swoją wielką nadzieję, bo jeżeli mamy do czynienia na przykład na przełomie XIX-XX wieku ze zjawiskiem tak zwanej ucieczki ze wschodu, Ostflucht, czyli odpływ ludności ze wschodnich prowincji Prusji, Niemiec do środkowych i zachodnich centrów przemysłowych, czyli Berlin i Nadrenia, to przede wszystkim, czy w tej grupie odpływającej na zachód, czyli w głąb Niemiec, to
to jest ludność żydowska. Na przykład ludność żydowska na zaborze pruskim wtedy właśnie na przełomie XIX-XX wieku zmniejsza się liczebnie, ale nie dlatego, że grasują jacyś okrutni polscy antysemici, którzy biją i prześladują tę ludność, tylko po prostu to jest część odpływu warunkowanego w dużym stopniu gospodarczo, ale też kulturowo, czytaj asymilacja, w głąb Niemiec. Mm-hmm. Ale Wilhelmowi zdarzały się antysemickie wypowiedzi. Czasem chyba go ci jego Żydzi denerwowali, bo pamiętam, że miał kilka wejść, niespecjalnie pochlebnie się wyrażał. Tak, no nawet kiedyś w latach 90. liberalny Die Zeit, tygodnik współcześnie ukazujący się w Niemczech, opublikował taki fragment jednego z prywatnych listów Wilhelma II, w którym on tam zżymając się na Żydów w Niemczech stwierdził, że najlepiej byłoby ich gazem potraktować. No więc oczywiście. Wiedząc o tym, co się wydarzyło potem w Niemczech, no to mrożące krew w żyłach skojarzenia. No ale antycypacja. Ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że Wilhelm II, no mówiąc krótko, był niezrównoważonym człowiekiem. To znaczy on był takim ambicjonerem. On miał wielkie mniemanie o sobie. To znaczy, gwałtownym. Nie miał tego właśnie tej umiejętności samowiedzy, co miał jego dziadek, to znaczy świadomości swoich ograniczeń. I on, no na przykład jak się czyta jego komentarze na marginesach depeszy dyplomatycznych, które on jako cesarz oczywiście na biurko dostawał ze swoich najważniejszych ambasad w Londynie, w Paryżu czy w Petersburgu, no to tam są takie zazwyczaj opatrzone dużą ilością wykrzykników komentarzy, które no, z dzisiejszej perspektywy świadczą o tym, że cesarz był, nazwijmy to, w głębokiej nieświadomości, gdy chodzi o podstawowe wyzwania stojące polityczne stojące przed Rzeszą Niemiecką. Ale on był, jak kto woli, labilny psychicznie. To najlepiej było widać w tym kluczowych tygodniach lipca i sierpnia 1914 roku, gdzie on rzeczywiście stracił panowanie nad sobą. I on w tym ścisłym kierownictwie politycznym i wojskowym Rzeszy Niemieckiej na przełomie lipca i sierpnia 14 roku, on był właściwie jedyną osobą, która szczerze pragnęła pokoju. No tak. Bo on w pewnym momencie przeraził się, że to już zaczyna wszystko wymykać się spod kontroli. I on szczerze dążył do zawarcia pokoju nawet do ostatniej chwili, tylko rzeczywiście on nie miał mocy, żeby przeforsować swoje stanowisko. No typowy przykład Stefka Burczy-Muchy. No tak. I jeszcze ktoś wpadł na pomysł, kiedy już Niemcy kapitulowały, że najlepiej było, żeby cesarz pojechał na front zachodni i na czele swojej, i na czele swojej armii dokonał samobójstwa, tak? Czyli żeby ruszył do ataku na Francuzów i zginął. To z honorem, ratując legendę dynastii Hohenzollernów. No ciekawe bardzo. Parafrazując słowa jednego z polskich generałów po tym, jak marszałek Edward Śmigły-Rydz uciekł do Rumunii we wrześniu 1939 roku, kiedy powiedział, że gdyby umarł, to by żył, a skoro żyje, to umarł. To w tym sensie też to powiedzenie można zastosować do Wilhelma II. Rzeczywiście jak się czyta na przykład, to już też historycy niemieccy dawno przebadali tą generację młodych oficerów niemieckich z czasów I wojny światowej, którzy potem dorastali w okresie Republiki Weimarskiej i stali się też elitą już tego Wehrmachtu tworzonego przez Hitlera po 1935 roku, była remilitaryzacja, to oni w swoich wspomnieniach, w listach, w korespondencji prywatnej, tam jest taki, zwłaszcza w pierwszych latach po 18 roku, takie poczucie goryczy zawodu i poczucia, że zostali zdradzeni przez swojego cesarza. Mm-hmm. Prawda? Że oni jednak do końca liczyli, że to jest, prawda, Kriegsherr, prawda, pan wojny, który w tym krytycznym momencie ruszy ze sztandarem na czele i na Francuzów. A tutaj nagle okazało się, że uciekł do Holandii. I jeszcze chciał pić herbatę, mocną herbatę angielską. Uciekł przed rewolucją, miał powody, prawda? Ale też go namawiano, żeby szedł na czele armii w drugą stronę, na wschód, żeby szedł na czele armii, triumfy, żeby stłumić rewolucję. No to rzeczywiście to akurat mógł zrobić, zwłaszcza, że no armia stłumiła rewolucję, zrobiła to bardzo brutalnie, więc no tylko, że już nie w imieniu Wilhelma. No tak, ale ostatnim zdolnym dowódcą wojskowym z tej dynastii no to był Fryderyk II. No tak, to prawda. A zmarł w 1786 roku. A reszta to ofiary liberalnej prasy. Tak, albo ludzie, którzy mieli świadomość swoich ograniczeń. Proszę Państwa, zakończymy tę część naszego
nagrania i konstatacja następująca. Wystrzegajmy się liberałów, szczególnie niemieckich, i miejmy świadomość własnych ograniczeń. Wtedy będziemy żyli długo i szczęśliwie. Mam nadzieję, że choć tyle lat, ile żył cesarz niemiecki Wilhelm I, czyli ponad 90. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.